Razem ze mną Arek Kasperkiewicz. Cześć Arku. Cześć, witam. Z Arkiem również znajdujemy się na obiekcie w Sanoku. Już jesteście tutaj trzeci dzień. Jak się tutaj pracuje? Bardzo dobrze, szczerze mówiąc, bo warunki są doskonałe. No, może nie, trochę przesadzam, ale naprawdę bardzo dobre warunki, jeśli chodzi o obiekty, boiska, sam hotel, jedzenie, więc nie mamy naprawdę na co narzekać. Tutaj sztab i klub na pewno staną na wysokości zadania, żebyśmy mieli spokój. Mówię, i te warunki bardzo dobre do tego, żeby pracować. Teraz ci zadam pytanie o dwóch nowych kolegów, którzy podobnie jak i ty, z tego co kojarzę, w tamtym roku nie pracowałeś w Mielcu, tylko od razu leciałeś na obóz w Turcji. Dwóch kolegów teraz właśnie przyjechało do was na obóz. Jak w twojej opinii wchodzą w zespół i w grę? Myślę, że na pewno okej, okay, tak, bo z tego co wiem i też miałem przyjemność akurat z Fabianem Hiszpańskim być w Arce, bo myślę, że chodzi o niego między innymi, no to zna też trenera, zna też system, w którym gramy my, bo w Arce też przez jakiś czas graliśmy podobnym systemem, może wiadomo, pewne rzeczy są inne, zachowania i tak dalej, ale jakaś tam baza, powiedzmy, tego wszystkiego jest podobna, więc jakby wkomponowanie się w tą samą jakby strukturę gry jest ułatwione i myślę, że wygląda całkiem dobrze. Jeśli chodzi o nasze jakby przyjęcie jego i innych nowych osób do drużyny, też jest okej, okay, bo mówię, wszyscy jesteśmy tutaj razem i ci, którzy są dłużej, pomagają tym, którzy są krócej, aby po prostu czuli się jak najlepiej, bo razem tworzymy po prostu drużynę i na tym będziemy oczywiście bazować w najbliższym sezonie. Jesteś też jednym z nielicznych zawodników Stali, który został w drużynie z poprzedniego sezonu. Powiedz mi proszę, czy widzisz jakieś różnice w przygotowaniach w porównaniu na przykład do przygotowań przed poprzednią rundą? Znaczy różnice, no ciężko mi trochę tak powiedzieć do końca, żeby tak na szybko znaleźć jakieś. Na pewno no, bazujemy oczywiście na wkomponowaniu nowych osób w zespół, żeby jakby jako całość funkcjonowaliśmy dobrze. No a też jakby ta przerwa między sezonami jest trochę krótsza, uważam chyba latem niż zimą, żeby popracować solidniej, choć mimo tego nie brakuje takich treningów, no bo jednak trzeba coś tam dołożyć do tego, żeby mieć na czym też bazować w tej najbliższej rundzie. Więc tak, no poza tym co powiedziałem, to mówię ci, nie chcę na gorąco tak mówić o różnicach, no bo ciężko powiedzieć. Jakie cele na nowy sezon stawiasz sobie, zarówno indywidualne, jak i drużynowe? No indywidualne to oczywiście wyglądać jak najlepiej. Nie stawiam sobie jakichś celi odnośnie bramek czy asyst albo innych takich rzeczy, tylko po prostu, żeby każdy kolejny mecz rozgrywać jak najlepiej i żebym ja był z niego zadowolony, jak i trenerzy i klub, a jeśli chodzi o drużynę i klub, no to jak najlepszy wynik jakby sportowy, tak, oczywiście, no bo to jest najważniejsze. No oczywiście utrzymanie jest najistotniejszą rzeczą, ale taką bazową, choć to nie jest jakby cel taki jakby najistotniejszy, jeśli chodzi o naszą myśl, tak, bo chcemy zająć jak najwyższe miejsce w tabeli, a przy tym zrealizować ten cel utrzymania. No to ja serdecznie trzymam kciuki za twoje zdrowie i występy i dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.